PZL Świdnik stał się częścią Międzynarodowej Grupy Leonardo w roku 2010. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że wejście do tak potężnej grupy, która jest jednocześnie jednym z trzech największych liderów produkcji śmigłowców na świecie, no, przyczyniło się do znacznego rozwoju PZL Świdnik. Będąc częścią grupy Leonardo, Świdnik wyspecjalizował się, przez co jest nawet wewnątrz firmy nazywany Centrum Doskonałości, w produkcji struktur lotniczych, kadłubów, całych struktur do śmigłowców. I dzisiaj właściwie nie ma takiego śmigłowca produkowanego przez grupę Leonardo, czy montowanego, czy to w Europie, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, którego struktura w jakikolwiek sposób nie byłaby budowana w Świdniku. Jest to W3PL Głuszec, modernizacja Sokoła, śmigłowca, który od wielu lat jest eksploatowany przez polskie siły zbrojne. Ta akurat wersja Głuszca miała na celu zwiększenie jego walorów, możliwości jako śmigłowca do ataku. Może nie takiego stricte uderzeniowego, aczkolwiek śmigłowca, który będzie miał większe możliwości ataku celów naziemnych. Śmigłowiec SW-4 w wersji solo, czyli idea tego rozwiązania, tej modernizacji, miała na celu stworzenie opcjonalnie pilotowanego śmigłowca, czyli śmigłowca, który zarówno może być pilotowany przez pilota, jak również pilot może wysiąść i śmigłowiec w pełni autonomicznie jest w stanie wystartować, wykonać lot, wykonać misję, wrócić do miejsca startu i wylądować. We are cooperating with WZL-1 of Dęblin for the logistic support of the M346 fleet, the Master. We are just now implementing the transfer of know-how and expertise on the M346 fleet in order to have a very efficient support of this aircraft. But we have also many other proposals that regard in particular the helicopter sector. The most important regards the AW249 combat helicopter, a program for which we are strongly supported by the Italian Ministry of Defense. We signed a letter of intent at the beginning of July with the Polish Armament Group. And we think that this is really a very interesting opportunity for Polish industry, because there is opportunity to be a real partner of a high technology program since the beginning.